Wkrótce działdowscy seniorzy będą mieli swoje miejsce do aktywnego spędzania czasu. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie dziennego domu seniora. W grudniu zamierzamy otworzyć dzienny dom pomocy Senior Wigor. To jest taka nazwa projektu, ponieważ projekt ten został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ten projekt został ogłoszony w czerwcu i założeniem tego projektu była możliwość pozyskania środków przez gminy na uruchomienie takich dziennych domów Senior Wigor. Oczywiście z koniecznością dofinansowania ze środków własnych, czyli od początku mieliśmy taką wiedzę, że 80% środków ewentualnie na remont może przeznaczyć ministerstwo, natomiast dofinansowanie ze strony gminy to jest około 20%, gdzie była ogólna pula określona do 360 tysięcy złotych. Po rozmowach z panem burmistrzem ustaliliśmy, że chcielibyśmy przystąpić do tego projektu, bo rzeczywiście społeczność działdowa niestety, ale starzeje się, czyli coraz więcej mamy ludzi w wieku po 60 roku życia, tak jak jest trend w Polsce, i w związku z tym zapotrzebowanie na wsparcie osób starszych, na aktywizację osób starszych wzrasta również w naszym mieście. My co prawda prowadzimy taki dzienny dom tutaj przy naszym ośrodku, ale oczywiście nie jest to wystandaryzowany dom, czyli nie ma jak gdyby tych wszystkich obwarowań, które są konieczne przy funkcjonowaniu takiego domu. W związku z tym przystąpiliśmy do konkursu. Oczywiście mieliśmy problem związany z lokalem, bo gmina nie posiada takiego lokalu, który nadawałby się do zorganizowania tego domu. A ponieważ my wcześniej jako ośrodek weszliśmy we współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową, bo też nam się tam wydawało, że to jest to osiedle, na którym jest coraz więcej ludzi starszych. Tam są bloki czteropiętrowe. Osobom starszym często trudniej się poruszać w tych klatkach. W związku z tym uważaliśmy, że tam byłoby najlepiej gdzieś zorganizować taki dzienny ośrodek wsparcia. No i tutaj pan burmistrz rozmawiał z panią prezes spółdzielni mieszkaniowej i ustaliliśmy, że będziemy wynajmować od spółdzielni pomieszczenia, które spółdzielnia opuściła, mając nowy lokal na swoją działalność. No i przymierzyliśmy się do remontu tamtych pomieszczeń i jak gdyby napisaliśmy projekt u nas w ośrodku. Pisaliśmy o 209 tysięcy złotych na remont pomieszczeń, bo zaplanowaliśmy tam odrębne wejście, podjazd dla niepełnosprawnych, no i to, co jest konieczne w pomieszczeniach. I my również pozyskaliśmy pieniądze na doposażenie tego lokalu i w związku z tym pozyskaliśmy, tak sobie to odczytam, 246 399 zł łącznie z dotacji, gdzie 70 tysięcy to jest na doposażenie, a pozostałe środki to na remont. I koniecznością było dołożenia jak gdyby ze środków własnych 62 tysiące. Też w takich ramach pomieściliśmy cały nasz projekt i doszło do tego, że tak naprawdę na dzień 11 grudnia zamierzamy uruchomić ten dzienny dom seniora. Ten dom przeznaczony jest dla 20 osób,
Mamy nadzieję, że docelowo może to być 25 osób. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. W każdym razie głównym celem takiego dziennego domu jest przede wszystkim stworzenie warunków do tego, żeby ludzie starsi mogli funkcjonować, mogli aktywnie się rozwijać, mogli ewentualnie mieć dostęp do rehabilitacji, do możliwości porozmawiania z psychologiem, do takiego funkcjonowania troszeczkę pod nadzorem pielęgniarki. No i stawiamy przede wszystkim właśnie na aktywność seniorów. Dom ten będzie czynny przez co najmniej 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie, więc będziemy się dostosowywać do tych warunków. Założeniem, czyli taką standaryzacją tego domu jest to, że powinna być świetlica, powinien być taki aneks kuchenny. Oczywiście nie przewiduje się tam gotowania obiadów, one będą dostarczane cateringowo, ale w ramach terapii można przygotowywać jakieś potrawy, ewentualnie podgrzewać. Ponadto biblioteczka będzie, taki pokój wypoczynku, gdzie przewidziane są tapczaniki, na których ewentualnie można wypoczywać. No i pokój rehabilitacji, gdzie przewidujemy też troszeczkę sprzętu takiego rehabilitacyjnego. Łazienka dla niepełnosprawnych, łazienki dla pozostałych mieszkańców i dla personelu, szatnia dla mieszkańców i dla personelu. Także no, będzie to taki podręczny jak gdyby ośrodek, który myślę, że co najmniej na 8 godzin każdemu z pensjonariuszy zapewni godne, właściwe warunki funkcjonowania. Z oferty dziennego domu seniora będą mogły korzystać osoby w określonym wieku. Podstawowym uprawnieniem pobytu w tym domu jest wiek 60 lat, czyli to jest dla osób 60+. Oczywiście, żeby taki standardowy dom mógł powstać, to musiały być stworzone też warunki od tej strony administracyjnej, czyli musieliśmy przygotować uchwałę o powołaniu takiego domu, ponieważ gmina zdecydowała, że będzie to jednostka organizacyjna gminy. Zorganizowanie statutu takiego domu. No i oczywiście, ponieważ jest to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z tym musieliśmy ustalić też odpłatność za pobyt w tym domu. Ta odpłatność i powstała w związku z tym uchwała o odpłatności. Ponieważ założeniem programu w ogóle było to, żeby ten taki dzienny dom przeznaczony był dla ludzi najniżej sytuowanych, w związku z tym ta odpłatność jest niewielka. Dla ludzi mieszczących się w kryterium ona jest zerowa, czyli nie ma odpłatności. Natomiast jeżeli dochód osób przekracza kryterium dochodowe, to wtedy wchodzi niewielka odpłatność 5-7% i później coraz wyżej w zależności od dochodu. Więc myślę, że nie jest to obciążenie dla naszych podopiecznych. Według nas zapotrzebowanie jest duże, natomiast nie wiemy, jak nasze społeczeństwo będzie się chciało aktywizować w tego typu ośrodkach. Dlatego uważamy, że na razie ten dom na 20 osób jest wystarczający. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, bo z autopsji wiem, że tutaj w tym naszym ośrodku, przy Ośrodku Pomocy Społecznej, jest bardzo duże zainteresowanie, są osoby chętne i bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach tego ośrodka. Będzie można. Tak, a też uważam, że jeżeli gmina będzie miała możliwości, to w innych jak gdyby rejonach miasta takie ośrodki mogą powstawać, bo diagnozując sytuację naszych mieszkańców, rzeczywiście okazuje się, że w każdej dzielnicy mamy coraz więcej osób starszych i to zapotrzebowanie, mam wrażenie, że będzie rosło. Choć do pobytu w domu seniora do każdego podopiecznego miasto będzie musiało dopłacać, organizatorzy są pewni, że taka inwestycja będzie miała same korzyści. Ta aktywność, do której dążymy ludzi starszych, w znacznym stopniu też będzie pomagała gminie, bo im dłużej ludzie będą aktywni i samodzielni, tym uważam, że mniejsze zapotrzebowanie będzie na usługi opiekuńcze. Poza tym myślę, że ta świadomość każdego z nas, każdej osoby starszej, że może samodzielnie
samodzielnie funkcjonować i sobie radzi, jest chyba czymś, co jest najcenniejsze w takim starszym wieku. Także wydaje nam się, że to zapotrzebowanie będzie rosło. My przystępując, może nawet przed przystąpieniem do tego projektu, próbowaliśmy już stworzyć taką świetlicę właśnie we współpracy z spółdzielnią mieszkaniową, z panią prezes, właśnie w ich nowym lokalu. I tam zaczęliśmy taką świetlicę robić, żeby zobaczyć, czy jest zainteresowanie na takie wspólne przebywanie, spędzanie czasu. No i pozyskaliśmy kilka osób, które od tak naprawdę maja chodzą przez cały czas, są zainteresowane. No i teraz jak panie tutaj chodzą w środowiska i rozmawiają z osobami starszymi, to na razie jest duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o taką chęć pobytu w tym dziennym domu. Ciężar finansowania spadnie nie tylko na miasto. Co roku będzie można otrzymać dofinansowanie. Projekt jest przewidziany na 5 lat. Oczywiście z możliwością przedłużenia, bo my też tak mamy podpisaną umowę, ale mamy ją podpisaną na korzystnych warunkach, więc tutaj uważam, że jak gdyby wspaniale, że wspólnie ze spółdzielnią to organizujemy. I myślę, że będzie się cieszył powodzeniem i dłużej jak 5 lat będzie funkcjonował. My musimy jak gdyby funkcjonować od 2015 do 2020 roku, bo tak jest przewidziany projekt. W trakcie tego projektu co roku możemy ubiegać się o dofinansowanie do kosztu pobytu naszych podopiecznych. To jest taka procedura, znaczy w ministerstwie uznano, że średni koszt pobytu jednej osoby w takim dziennym ośrodku wsparcia wynosi 600 zł, uśredniony taki koszt. W związku z tym ministerstwo podjęło decyzję, że może dofinansowywać do każdego mieszkańca do 200 zł miesięcznie, resztę dopłaca gmina. Dom dziennego pobytu w Działdowie będzie realizowany w ramach projektu Senior Wigor. Otwarcie planowane jest jeszcze w grudniu.